Jaka jest rola leasingu dzisiaj w budownictwie? Rola leasingu jest ogromna. Leasing to jest prawie 40% finansowania wszystkich inwestycji sektora małych i średnich firm działających w obszarze budownictwa. A jak to będzie wyglądało w przyszłości? Jakie są prognozy? Ja myślę, że ten trend się utrzyma albo być może nawet wzrośnie, ponieważ uważamy, że branża budowlana jest branżą atrakcyjną, ona się rozwija stabilnie i bardzo pozytywnie prognozujemy jej najbliższą przyszłość. A jaką rolę sam leasing będzie w przyszłości też odgrywał, jeśli chodzi o budownictwo, w tym budownictwo mieszkaniowe? Najprawdopodobniej taką jak do tej pory, to znaczy będziemy aktywnie wspierać i finansować firmy, które będą tworzyły wszystkie budynki, będą tworzyły wszystkie inwestycje i będziemy sprowadzali swoją rolę w dalszym ciągu do finansowania ich zapotrzebowania na sprzęt przede wszystkim. Jakiego typu sprzęt jest najczęściej dzisiaj wybierany? To, co finansujemy dla firm budowlanych, to jest oczywiście sprzęt budowlany, czyli wszystkie maszyny i urządzenia bezpośrednio wykorzystywane w trakcie procesów inwestycyjnych. Koparki, dźwigi, ładowarki, spychacze, walce, ciężarówki, samochody, komputery. Praktycznie wszystko, co służy do budowania. Jak się może zmienić rola firm finansujących budownictwo w dobie ekonomii współdzielenia, która dzisiaj zyskuje coraz bardziej na znaczeniu? No to jest bardzo dobre pytanie, na które myślę nie ma jednoznacznej odpowiedzi, bo rzeczywiście ekonomia współdzielenia, która w budownictwie będzie sprowadzała się przede wszystkim do coworkingu, czyli współdzielonych obszarów, do wykonywania współdzielonych obszarów biurowych, czy co-livingu docelowo, czyli współdzielonych obszarów do mieszkania, na pewno będzie miał wpływ również na rolę instytucji finansowych. Dzisiejsza rola instytucji finansowych sprowadza się do udzielania kredytu bądź leasingu w przypadku instytucji leasingowych. Natomiast myślę, że kiedy będziemy mówili już o co-livingu czy co-sharingu, tutaj jest konieczne inne podejście instytucji finansowych do całego zagadnienia finansowania takich rozwiązań. Aktywne uczestnictwo w całym procesie tworzenia takiej inwestycji, uczestnictwo być może na etapie service design, czyli wspólnego tworzenia wartości, jaką klient będzie uzyskiwał z takiej usługi, ponieważ mówiąc o co-livingu czy o co-sharingu, mówimy już w tej chwili przede wszystkim o usłudze, którą dajemy klientowi w firmie bądź osobie prywatnej.